Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Od 6 marca trwa elektroniczny nabór do suwalskich przedszkoli. Miasto w placówkach samorządowych przygotowało ponad 600 miejsc. Jak umieścić dziecko w przedszkolu? Na początek należy wejść na stronę, której adres prezentujemy na ekranie. Trzeba tam wypełnić dokument. Nabór mamy elektroniczny od wielu lat. Bardzo to usprawnia, ułatwia nam działania w tym procesie. Natomiast do tego pierwszego wyboru, do przedszkola, które zostało wskazane jako to wymarzone dla rodzica i jego dziecka, należy ten dokument zanieść. Tu przypominam o kryteriach, które zostały wyznaczone, na które jako samorząd mamy wpływ, i pierwszym z kryteriów jest pierwszeństwo, najwięcej punktów otrzymują też rodzice, którzy posiadają kartę mieszkańca. Jak informuje Ewa Sidorek, ta preferencja wynika z tego, że samorząd w pierwszej kolejności chce zadbać o mieszkańców naszego miasta. Czyli chodzi nam o to, żeby przede wszystkim wspierać naszych mieszkańców, którzy płacą podatek na rzecz naszego miasta, gdzie rzeczywiście do tej oświaty jako miasto bardzo dużo dokładamy i w związku z tym dokładamy poprzez podatki naszych mieszkańców i chcemy, żeby ci mieszkańcy jakieś preferencje, jakieś ulgi jednak z tego tytułu mieli. Generalnie co roku każdemu dziecku jako samorząd wskazujemy wolne miejsca i chcemy, żeby dzieci jak największe było przedszkolnienie, i mamy bardzo wysoki wskaźnik właśnie przyjęcia dzieci do przedszkoli, i to jest dla nas bardzo pocieszające i ważne jako dla samorządu. Przedszkole sprawuje istotną rolę nie tylko opiekuńczą czy edukacyjną, ale także wychowawczą. Znakomicie również wspiera rozwój dziecka. Istnienie 80 oddziałów przedszkolnych jest zatem jak najbardziej uzasadnione. Dziecko w grupie, które codziennie te kilka godzin bawi się, uczy się takich zachowań prospołecznych, dzielenia się, pracy w grupie, reagowania, chociażby empatii, to naprawdę jest taka wiedza, która czasami gdzieś tam obok przychodzi, taki ten program ukryty, oprócz tej edukacji, tej podstawy programowej, tych 5 godzin, które są realizowane. I ja myślę, że to jest ogromna wartość, ponieważ te dzieci sobie świetnie potem radzą w szkole. Natomiast my to widzimy już też, jak rozmawiam z paniami, które pracują w przedszkolach, z paniami dyrektorkami, bo tylko mamy pani dyrektorki w przedszkolach, to mówią, że nawet już jest ogromna różnica, widzą, jak przychodzą do 3-latków dzieciaczki, które gdzieś wcześniej były objęte opieką żłobkową. Wielu rodziców rezygnuje z umieszczenia dziecka w przedszkolu po pierwszym naborze zakończonym niepowodzeniem. Jeżeli w czasie pierwszego naboru dziecko nie dostanie się do przedszkola, bo różnie, czasami rodzice wskazują jedno konkretne przedszkole, nie biorą pod uwagę innych i potem są przekonani, że to już koniec. Proszę brać udział w kolejnym naborze, bo my do momentu, aż zapewnimy wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolach, to ten nabór trwa. W zasadzie nie zdarzyło się chyba przez ostatnie lata taka sytuacja, żeby rodzic, który chciał, żeby dziecko jego było w przedszkolu, żeby takiej możliwości nie było. Ja tu jeszcze raz podkreślę. Właśnie w tym celu powołaliśmy wiele oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na początku trochę z takim oporem i obawą, ale też i obawą ze strony rodziców. Czy te maluszki, które przychodzą do szkół, czy będą tam bezpieczne, czy szkoła stworzy odpowiednie warunki. I
po pierwszym roku już funkcjonowania, gdzie nawet mieliśmy niecałodniowe, czyli nie z pełnym wyżywieniem też oddziały przedszkolne, rodzice wręcz bardzo pytali, prosili i tylko też potrzebowali zapewnienia, czy nie wycofamy się z tego, ponieważ okazuje się, że rodzic, który ma dzieci już w wieku szkolnym i może do tego samego budynku przywieźć i do przedszkola młodsze dzieci, starsze do szkoły, i poczucie bezpieczeństwa, warunki, jakie zostały stworzone w szkołach, naprawdę są bardzo dobre. Jakość opieki i edukacji przedszkolnej jest w naszym mieście wysoka. Placówki są zadbane, dzieci bardzo chętnie tutaj przychodzą. Sama byłam świadkiem, 1 września byłam w jednym z przedszkoli, gdzie około godziny 15 dziecko płakało. No i jak nam się kojarzy zawsze płacz dziecka z tym, że no chce do mamy, chce do taty, taki maluszek. Natomiast mama mówi, wie pani co, no wstyd powiedzieć, ale nie chce iść do domu, tak mu dobrze w przedszkolu.